kwiatkier rozłogowy. Jest to roślina miododajna, kwiaty ma promieniste, talerzykowate, najczęściej pięciopłatkowe, to znaczy jaskier rozłogowy ma kwiaty pełnopłatkowe, a odmiany pełnokwiatowe wykorzystywane są jako rośliny ozdobne. Tutaj widzimy pierzastodzielne liście. Jest to roślina uprawiana jako roślina ozdobna. Żyje na podwórkach, przydrożach, miedzach, polach. Kwiaty ma koloru żółtego i należy do rodziny jaskrowatych. To są kwiaty talerzykowate. Tutaj widzicie zapylacza. Następnie Wam pokażę bodziszek cuchnący z rodziny bodziszkowatych. Też ma liście pierzastodzielne, ma fioletowe kwiaty. Cała roślina wydziela nieprzyjemny zapach, który wabi muchówki. Jest to roślina lecznicza. Napary stosowane są do leczenia wewnętrznych krwawień i biegunek, a zewnętrznie okłady pomagają leczyć rany. Długotrwałe stosowanie pomaga przy bielactwie. Jest to roślina azotolubna, ruderalna. Rośnie na podwórkach, w ogródkach, na polach. Należy do rodziny bodziszkowatych. Dziękuję, miłego dnia.